Szanowni goście, witajcie w Jasnym Akwarium. Tutaj zobaczycie najniebezpieczniejsze stworzenia z mórz i oceanów, ale niech was nie zwiedzie to, co powiedziałem. Bardzo możliwe, że spotkacie te podwodne zwierzęta także podczas spaceru po plaży, więc przyjrzyjcie się im dobrze, a może uda wam się uniknąć katastrofy. To ryba czy kamień? To, co tu widzisz, powszechnie nazywamy rybą promieniopłetwą, ale bardziej wymyślne imiona obejmują słowa takie jak Dornorn i Synanceja. Jeśli interesuje cię nurkowanie i obserwacja podwodna, może natknąłeś się na jedną z nich, nawet o tym nie wiedząc. Jej wygląd sprawia, że odróżnienie jej od kamienia jest niemal niemożliwe ze względu na szary kolor i centkowane ubarwienie, zwłaszcza jeśli masz na sobie zaparowaną maskę. Lepiej jednak uważaj, bo konsekwencje mogą być nieprzyjemne. Promieniopłetwę to najbardziej jadowite ryby na świecie. Mimo iż niektóre gatunki występują w rzekach, większość z nich można znaleźć w rafach koralowych, w Pacyfiku i Oceanie Indyjskim. Ich pokryte igłami płetwy grzbietowe stroszą się, gdy zwierzęta czują się zagrożone lub zaniepokojone, po czym wstrzykują zawartą w nich truciznę. Do ukłucia dochodzi najczęściej wtedy, gdy nadepną na nie pływacy. Co więcej, nie trzeba być nawet w wodzie, aby dać. Ryby te potrafią przetrwać poza wodą przez nawet 24 godziny, dlatego musisz bardzo uważać, gdzie stąpasz, będąc na plaży. Ci, którzy zostali ukłuci przez promieniopłetwę, opisują to doświadczenie jako bardzo nieprzyjemne. Ich jad może doprowadzić do zakażenia, a w niektórych przypadkach nawet do szoku i paraliżu. Może to zabrzmi strasznie, ale mimo swej złej reputacji, ryby te po odpowiednim przygotowaniu nadają się do jedzenia. Po podgrzaniu jad staje się nieszkodliwy. Natomiast po usunięciu płetw grzbietowych, w których znajduje się jad, surowe ryby promieniopłetwe są serwowane jako sashimi. To stworzenie może i wygląda, jakby pochodziło prosto z filmu science fiction, ale jest jak najbardziej prawdziwe. Przywitaj się z ośmiornicą prążkowaną. Niech cię nie zwiedzie jej niewielki rozmiar, który waha się od 12 do 20 cm razem z odnóżami. Zwierzęta te pełne są jadu i mogą spowodować obrażenia nawet 26 osób w ciągu 6 minut. Podobnie jak promieniopłetwe, ośmiornice prążkowane żyją w Pacyfiku i Oceanie Indyjskim od Japonii po Australię. Zazwyczaj występują w rafach koralowych i kamiennych obszarach dna. Niektóre można znaleźć także w basenach pływowych, w trawie morskiej i algach. Ośmiornice prążkowane z natury nie są agresywne, gdy nie szukają pożywienia, takiego jak kraby i krewetki lub partnera. Często kryją się w morskich odpadkach, muszlach czy szczelinach. Dopiero gdy zostaną sprowokowane lub złapane, mogą stać się niebezpieczne dla ludzi. Gdy poczują się zagrożone, na ich ciałach pojawiają się jasnożółte i niebieskie opalizujące pierścienie jako ostrzeżenie dla potencjalnych drapieżników. Ich ugryzienia zazwyczaj są niezauważone, więc możesz nie zdawać sobie z nich sprawy, dopóki nie będzie za późno. Jad ośmiornicy prążkowanej może powodować zawroty głowy, utratę zmysłów i umiejętności motorycznych, a na końcu paraliż. Lepiej trzymaj ręce przy sobie i cofnij się, jeśli zauważysz jedną z nich. Nie, to nie jest bukiet kwiatów. Nie próbuj podnieść i powąchać jednego z tych różowych obiektów z rurkami. Przed twoimi oczami stoi morskie zwierzę zwane jeżowcem kwiatowym. Może i wygląda pięknie, ale nie daj się zwieść. W 2014 roku został nazwany najniebezpieczniejszym jeżowcem według Księgi Rekordów Guinnessa. Jeżowce kwiatowe występują w obszarach tropikalnych zachodniego Indo-Pacyfiku i można je znaleźć w rafach koralowych pośród skał, piasku i trawy morskiej na głębokościach od 0 do 90 metrów. Ich najbardziej charakterystyczną cechą są pedicellaria, czyli organy obronne w kształcie pazurów, które posiadają także rozgwiazdy. Tym, co odróżnia jeżowca kwiatowego od innych, jest fakt, że ich pedicellaria przypominają kwiaty, mają różowawy lub żółtawy kolor i fioletową kropkę w środku. Pod tymi kwiatami kryją się krótkie i tępe kolce. Mimo iż wiele jeżowców dostarcza jad przez takie kolce, jeżowce kwiatowe dostarczają swój przez pedicellaria lub kwiaty. Jeśli się im nie przeszkadza, końcówki tych kwiatów rozkładają się, przybierając okrągły kształt kielicha. Na powierzchni posiadają maleńkie czujki wykrywające zagrożenie. Gdy dojdzie do kontaktu z zagrożeniem, kwiaty natychmiast zamykają się i zaczynają wstrzykiwać jad. Co dziwne, małe szpony kwiatów czasami odłamują się od łodygi, przybierają do ofiary i wstrzykują jad jeszcze w
wiele godzin po nawiązaniu z nią kontaktu. Przypomina ogromną kałużę roztopionych lodów malinowych, prawda? Chciałbyś. To bełtwa festonowa, nazywana także meduzą festonową lub bełtwą włosiennikiem. Meduzy te znane są z tego, że preferują zimną wodę, dlatego można je znaleźć głównie na Arktyce, w północnym Atlantyku i w północnym Pacyfiku. Można je także spotkać wokół Wielkiej Brytanii i Skandynawii. Bełtwa festonowa to jeden z największych gatunków meduzy na świecie. Swoją nazwę zawdzięcza włosowatym odnóżom, które osiągają do 3 metrów długości. Mimo że przeciętna średnica ciała bełtwy festonowej wynosi około 50 cm, wiadomo, że czasem może osiągnąć ponad 2 metry. Największa znana bełtwa festonowa była widziana u wybrzeży Massachusetts w roku 1865. Jej odnóża miały 36 metrów długości, a ciało 2 metry średnicy. Wyobraź to sobie, była dłuższa niż płetwal błękitny. Bełtwy festonowe polują, rozkładając swoje odnóża na zewnątrz i tworząc pułapkę na ofiary. Ponieważ posiadają około 1200 parzących odnóży, ryby miałyby wielkie szczęście, gdyby udało im się uciec. Oparzenie bełtwy festonowej zazwyczaj nie zagraża życiu, ale lepiej go unikać. Wpłynięcie w jej macki jest bardzo bolesne. Jeśli zobaczysz jedną z tych meduz na plaży, lepiej jej nie dotykaj. Może oparzyć cię na długo po tym, jak znalazła się na brzegu. Oto zabawny fakt. Bełtwa festonowa pojawia się jako podejrzana w opowieści o Sherlocku Holmesie pod tytułem Lewia Grzywa. Nie martw się, nie będzie żadnych spoilerów. Ostatnie stworzenie, które zobaczysz, to wąż morski. Tak, różni się od węgorza. Istnieje 69 różnych gatunków węży morskich. Większość z nich można znaleźć w tropikalnych i subtropikalnych wodach Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku, które zamieszkują od milionów lat. Aby ułatwić sobie pracę, naukowcy podzielili różne gatunki węży morskich na dwie kategorie – węże Hydrophinae i Laticaudinae. Podczas gdy te pierwsze spędzają większość czasu w wodzie, te drugie potrafią przebywać także na lądzie. Jeśli zobaczysz węża na plaży, możesz stwierdzić, czy jest wężem morskim, czy też lądowym, przyglądając się jego ogonowi. Jeśli przypomina wiosło, jest to wąż morski. Pamiętaj, aby w obu przypadkach zachować odpowiedni dystans. Oba rodzaje muszą regularnie wynurzać się na powierzchnię, aby oddychać, ponieważ nie posiadają skrzeli. Dlatego możesz się na nie natknąć podczas pływania. Jeśli tak się stanie, lepiej uciekaj, ponieważ większość posiada więcej jadu niż kobra czy grzechotnik. Atakują jednak tylko po tym, gdy zostaną sprowokowane, więc ugryzienia to rzadkość. Kolejny fajny fakt o wężach morskich. To jedyne gady, które rodzą w oceanie. Większość węży morskich trzyma jaja w sobie i rodzi niemal w pełni uformowane węże podczas pływania. Nie dotyczy to jednak wiosłonogów żmijowatych. Te wychodzą na powierzchnię i składają jaja. Pamiętasz jeszcze rybę promieniopłetwą z początku filmu? Węże morskie na nią polują. Ech, ten łańcuch pokarmowy.